Kanapka z pasztetem i małosolne. This is what you wanted, right? Słuchajcie, no ja tak dobrze nie gotuję, jak ci wszyscy, którzy występują w serialu The Bear. Za mną właśnie trzeci sezon. I tak sobie myślę, że ten trzeci sezon w największym chyba stopniu ze wszystkich jest takim prawdziwym, szczerym hołdem dla dobrego jedzenia i dla ludzi, którzy to dobre jedzenie potrafią przyrządzić. Jest wyrazem miłości do żarcia. Żarcie musi być dobre, musi dobrze wyglądać na talerzu. Jeśli ktoś potrafi połączyć te dwie sprawy, to jest mistrzem świata. Teraz będzie trochę nieelegancko, ale trochę to brędzlowanie się jedzeniem w tym trzecim sezonie mnie nudziło, ale tylko trochę. I na całe szczęście wszystko to, co dzieje się przy okazji tego jedzenia, tego żarcia, to wynagradza mi te delikatne momenty nudy. Gdybym miał określić, co to jest, co dzieje się w tle tego jedzenia, to powiedziałbym, że jest to po prostu radzenie sobie z życiem, radzenie sobie z codziennością. Ktoś tam próbuje ogarnąć swoje traumy, ktoś tam próbuje naprawić swoje rodzinne relacje, matka z córką, córka z matką. Ktoś tam ogarnia swoją miłość, ktoś ogarnia swoje finanse. Generalnie ktoś, czy może wszyscy, próbują poskładać swoje życie do kupy. Przy tym wszystkim jest to tak naturalne, jest to tak pełne wsparcia, empatii, zrozumienia, że ogląda się to naprawdę z ogromną radością. To jest piękny sposób radzenia sobie z życiem, a rozmowa bodajże w szóstym odcinku Tiny z Mikim jest najpiękniejsza. Smacznego. What's going on tonight? Have you been here before?